Dobry wieczór, szanowni państwo. Witam bardzo serdecznie na konferencji prasowej po meczu piątej kolejki PKO BP Ekstraklasy pomiędzy Lechem Poznań a Lechią Gdańsk. W pierwszej części konferencji jest z nami trener gości, pan Piotr Stokowiec. Dobry wieczór, trenerze. Dobry wieczór. I od razu poproszę, trenerze, o komentarz do dzisiejszego meczu. Lech pokazał dzisiaj więcej piłkarskiej jakości. Wygrał zasłużenie to spotkanie. Próbowaliśmy nawiązać walkę jeszcze w drugiej połowie, zrobić potrójną zmianę, dać trochę nowej energii, ale ta bramka zresztą bardzo piękna. Kwekwe Skiriego na 2-0 już, no można powiedzieć, że była decydująca. No Lech ostatnio jest drużyną, która urosła mocno i widać to czy po zawodnikach wchodzących z ławki, czy po grających i na pewno postawiła nam dzisiaj, Lech postawił nam dzisiaj trudne warunki. No niezależnie od tego wymagam od siebie, od mojej drużyny zdecydowanie więcej kreatywności, więcej takiej odwagi w kreowaniu sytuacji, lepszej organizacji gry, a ten mecz dzisiaj nam nie wyszedł, to był nasz słaby mecz i mimo, że graliśmy z tak klasową drużyną, to zdecydowanie to jest do poprawy natychmiast. Szykujemy się do meczu z Radomiakiem i na tym się skupiamy, ale te elementy, o których mówiłem, są natychmiast do poprawy, szczególnie no już na bieżąco na następny mecz. To tyle. Dziękuję. Dziękuję, trenerze. Czy są pytania? Proszę bardzo, mikrofon jest na sali. Dzień dobry, Paweł Stankiewicz, Dziennik Bałtycki. Trenerze, no to muszę to zapytać. Zmiana w bramce, z czego wynikało, że dzisiaj na ławce usiadł Zlatan Alomerowicz, a zagrał Duszan Kuciak? Przede wszystkim z rywalizacji. Ja zależy mi na tym, żeby była rywalizacja na każdej pozycji i to jest podstawowa sprawa. Do trenera należy, żeby zawodnicy no nie czuli się tak za komfortowo w tej strefie komfortu i ta rywalizacja mi jest potrzebna. Ja muszę z tej strefy komfortu zawodników wyprowadzać i sprawiać, żeby oni wznosili się na wyższy poziom poprzez rywalizację. To jest podstawowa rzecz. Duszan, przychodząc tutaj do Lechii, Duszan, no można powiedzieć, że nie miał rywalizacji, nie miał konkurenta. Był Zelenika, który przez 2 lata zagrał jeden mecz i ten sezon o mało się nie skończył spadkiem, a Duszan wpuścił około 60 bramek. Także to nie było oczywiście decydujące, ale też ważne, taka była decyzja. Oczywiście, że można dorobić ideologię do wyniku, ale taka była decyzja i tak to wygląda. Proszę bardzo. Panie trenerze, Adam Bochowicz z tej strony, Poznański Radio Afera. Już w sumie po pana komentarzu skradł mi pan pytanie, które chciałem panu zadać, mówiąc, że brakowało jakości i organizacji gry. Faktycznie Lechia Gdańsk dzisiaj grała, można powiedzieć, brutalnie, no bez sensu. Dośrodkowania do nikogo, oprócz 2 strzałów gdzieś tam w pokrzywu. W zasadzie nie stworzyliście nic pod bramką Lecha. Teraz jest takie pytanie w sumie, czego się spodziewać po Lechii w tym sezonie, no bo chyba cudów tutaj jakiś nie będą kibice z Gdańska oczekiwać od pana drużyny. No nie rozumiem do końca, bo zrecenzował pan tutaj pracę i można powiedzieć, że skreślił pan nas już po piątej kolejce. No, myślę, że tak w czarnych kolorach to nie wygląda. No, spokojnie. Myślę, że dobrze prezentowaliśmy. Dzisiaj zagraliśmy słabszy mecz. Myślę, że poniżej naszych oczekiwań i możliwości. Będziemy grali na miarę, myślę, że odkąd jestem w Lechii, ta drużyna gra na miarę swojego potencjału i to chcemy trzymać. Także myślę, że miejsce Lechii jest w czołówce. Chcemy o nią walczyć, widzimy, jak trudna jest konkurencja w tym roku, w tym sezonie, jak drużyny się powzmacniały. Widzimy po Lechu, który robi transfery za milion, ponad milion euro.
I ja tutaj nie widzę bardzo dobrze, bo drużyny czołowe tak powinny funkcjonować. No. My w tej chwili na to sobie nie możemy pozwolić, także wprowadzamy trochę młodych zawodników, ale na pewno nie składamy broni i na pewno ten mecz jeszcze o niczym nie świadczy. Myślę, że wygrywając kolejne spotkanie, dalej będziemy w dobrej pozycji wyjściowej. Ta nasza organizacja gry do tej pory była bardzo dobra. No dzisiaj wyglądało to rzeczywiście gorzej. Pomijając siłę rażenia tutaj Lecha. Także spokojnie, sezon się dopiero zaczyna i proszę nas za wcześnie nie skreślać. Czy to tam dwa pytania jeszcze z tej strony? Dzień dobry, trenerze, Tymoteusz Kobiela, Radio Gdańsk. Pytanie właśnie o to, z czego wynikał ten problem z organizacją i też ze stwarzaniem sytuacji, bo pan mówi, że ten problem był, my to też widzieliśmy, ale zastanawiam się, czy to była kwestia tego, jaką siłą dysponuje Lech i gdzieś tam walki w środku pola, którą Lech rozstrzygnął na swoją korzyść, czy to była kwestia jakichś waszych błędów w podejściu do tego spotkania, z czego to wynikało, jakie są przyczyny? Tak już powiedziałem, na pewno tutaj Ta wysoka jakość Lecha i szybko stracona bramka, stosunkowo szybko stracona bramka, gdzieś tam nie wzmocniła naszej pewności siebie i brakowało nam takiego przyspieszenia kreatywności gry, a Lech po przejęciu od razu groźnie kontrował i szybko przechodził do ofensywy. Tak powiedziałem. Dzisiaj taki mecz nam się trafił i zdecydowanie wymagam od mojej drużyny zdecydowanie więcej, mimo że to był Lech. Jeszcze chciałem dopytać o lewą stronę, a właściwie po prostu o boki obrony, bo we wcześniejszych meczach to świetnie zdało egzamin te dwa bardzo ofensywne skrzydła. Natomiast czy dzisiaj troszeczkę nie było to zbyt odważne, żeby na Lecha, który ma bardzo dużą jakość na obu stronach pomocy, wyjść z jednej strony z Konrado, a z drugiej strony z Mateuszem Żukowskim? Czy po prostu nie rozważał pan bardziej defensywnego wariantu, a jeżeli tak, to dlaczego się na niego nie zdecydował? Nie przyjechaliśmy się tutaj bronić, tylko przyjechaliśmy grać w piłkę i tego zabrakło. Także że tutaj zdecydowanie wariant, który był, uważałem, że był optymalny i po prostu trzeba lepiej grać. Natomiast co do pana pytania, słabiej wygląda ostatnio i Konrado na skrzydle, widać, że to w osiągach fizycznych, to jest zawodnik, który nie jest typem wytrzymałościowca, szybkościowca i widać już ostatni mecz był trochę słabszy w jego wykonaniu i dzisiaj też nie był za mocny, ale jest to dla mnie takie powiedzmy wytłumaczalne, że widać, że zawodnik musi trochę oddechu złapać i stąd też szybka zmiana Pietrzaka, ale myślę, że za chwilę dojdzie do siebie i będzie grał jak grał w tych pierwszych meczach. Także ta dyspozycja dzisiaj niektórych zawodników nie była na najwyższym poziomie, a chcąc tutaj coś ugrać, to trzeba zagrać naprawdę wybitny mecz. Teraz już chyba nie widzę zgłoszeń, także dziękuję bardzo trenerze. Za chwilę zapraszam na drugą część konferencji. Dziękuję.